Witam YouTube. W poprzednim filmie mówiłem o kolejności prac, a w tej chwili troszeczkę o samej konstrukcji, wykonywaniu konstrukcji. Co do sufitów pod teribą, przy okładzinie już omawiałem ten temat, jak to wygląda. Ta konstrukcja niczym się nie różni. Tutaj oczywiście też mógłbym zastosować esy, niemniej ze względu na to, że jest to kolejny w zasadzie powtarzający się schemat polskich budów, polskich realiów, zawsze jest niestety tak zwane rozwiązanie adaptacyjne. Nigdy, rzadko, ja miałem 3 razy tylko w swojej karierze możliwość wykonania zabudowy poddasza, sufitu w sposób, powiedzmy, taki no, najbardziej najwłaściwszy. To jest rozwiązanie adaptacyjne. Nie będę tu wchodził w szczegóły. Okładzina niczym się nie różni tak jak powiedziałem, od wykonywanej na S-ach. Pierwszy profil jest 40 cm w osi, 40 cm odsunięty od ściany. Natomiast profil startowy, który tutaj pełni również funkcję, no nie pełni funkcji UDK, ale dla okładzin to jak najbardziej jest to nic innego jak UDK. Z tym, że profil startowy jest odsuwany od ściany mniej więcej jak 10 cm w osi. Ja tu mam dokładnie ile? 4 cm? Raz, dwa, trzy, tak. 4 cm jest odsunięty od ściany osiowo. Dlaczego tu nie mam UDK, to przede wszystkim technicznie nie mogę go tutaj zamocować. Nie mam po prostu miejsca na to, aby nie ma wystarczającej przestrzeni do końca się do. Jest to narożnik, sam narożnik ściany, więc tutaj gwoździe, kołki no nie wchodzą w grę. Tutaj co prawda po tej stronie mógłbym to zrobić, ale już, że tak powiem, trzeba być konsekwentnym. Jak tu nie ma, to i tutaj również nie ma. Niczym to nie przeszkadza. Natomiast tutaj te profile tu z racji, tak jak wszystkie odpowiedzi są w tamtym filmie odnośnie sufitu swobodnego. To jest zamknięcie profila z jednej strony ze względu na występowanie łączeń. A tutaj już wiadomo, odległość, wieszak, ściana robi swoje. Ten rozmiar 40, dlaczego tu jest 40? Po to, żeby można było płyty wzdłużnie montować. Nie, płyt wzdłużnie się nie montuje przy sufitach, tylko i wyłącznie poprzecznie. Niedopuszczalny jest montaż wzdłużny. To jest tam pewna historia, ale do tego tematu wrócę w późniejszym filmie. Dlaczego okładzina, a nie sufit podwieszany, krzyżowy, konstrukcja krzyżowa? Bo to jest też w sumie sufit podwieszany. Otóż akcesoria, które są do systemów okładzinowych, pozwalają mi swobodnie odjechać na znaczne odległości od punktów montażowych, więc tutaj nie ma sensu wykonywania konstrukcji krzyżowej. Konstrukcja krzyżowa jest sama w sobie już taką wstępnie konstrukcją dość swobodną, pływającą, natomiast konstrukcja okładzinowa nadaje już od razu konstrukcji sztywności. Przy konstrukcjach krzyżowych sztywność jest nadawana poprzez płytowanie, tak samo przy ścianach, ściany działowe, jak i sufity podwieszane. Tam tej sztywności finalnej nabiera zabudowa po opłytowaniu, po zamocowaniu płyt i również w konstrukcjach krzyżowych płyty idą. To nie ma znaczenia konstrukcja okładzina czy konstrukcja krzyżowa, czyli jednopoziomowy czy dwupoziomowa konstrukcja. Płyty zawsze idą poprzecznie do profili. I tam ta sztywność jest dopiero wprowadzana po zamocowaniu płyt. Co tutaj jeszcze? Rozmiar, taka startówka, takie rozstawienie profili, czyli tak jak przy okładzinach, już przy teribie już o tym mówiłem. Płyta
Ja korzystam z formatek 120x200 bądź 120x300. Nie korzystam z formatki 120x260, bo jest ona mało, jest to, jak dla mnie, jest to formatka typowo ścienna, a nie sufitowa. Na starcie jest odpad i na końcu jest odpad. W tym modelu formatki 200 odpad jest tylko co najwyżej na końcu. Przy robieniu tak zwanych układów mijankowych to, co mi z płyty zostaje, trafia na sąsiednie pole i nie ma tutaj straty. Ta konstrukcja, o nabraniu sztywności już mówiłem. Nośność tej zabudowy jest dokładnie taka sama, jak będzie to przy konstrukcjach krzyżowych. Niekiedy można nawet uzyskać większą nośność bez większych nakładów, jeżeli chodzi o okładzinę, aniżeli konstrukcje krzyżowe. Owszem, jest to, no wymaga to wprawy, pewnych umiejętności. Konstrukcje krzyżowe, tutaj jest to o wiele prostszy montaż niemniej przy konstrukcjach krzyżowych również można popełnić szereg dość istotnych błędów, które finalnie mogą spowodować po prostu zapadnięcie się sufitu. To jest powiedzmy tyle, jeśli chodzi o tutaj to pomieszczenie. W tej chwili jestem na korytarzu. Złapałem sobie tutaj startówkę, taką zaczepówkę zamontowałem. I będę jechał dalej z sufitem. Na początek, używając lasera, zaznaczyłem sobie na pierwszej, tak jak w przypadku poddaszy, przy bardzo długich elementach to trzeba tak zrobić. Na pierwszym elemencie montażowym jeden punkt, marker. Na ostatnim punkcie montażowym kolejny marker. Laser idzie na podłogę, linia pomiędzy, cross pomiędzy te dwa punkty i gdzieś tam sobie po środku muszę zaznaczyć jeden punkcik, to mi wystarczy. W Twoim przypadku po wyznaczeniu, po odmierzeniu sobie tych odległości sznurem traserskim linia i do tej linii można spokojnie montować profile. Do poziomowania można użyć swobodnie, jeśli chcesz to zrobić jak najbardziej w sposób taki, jak najbardziej systemem gospodarczym, można swobodnie użyć tutaj szlałwagi i będzie to równie dokładny montaż jak przy użyciu lasera. Niekiedy występują takie historie jak narożniki. No i tutaj niekiedy tych narożników może być więcej, pomieszczenie może być bardziej skomplikowane. Postawienie lasera gdzieś tam na środku, na statywie, nie wchodzi w grę ze względu na możliwość tam przewrócenia, uszkodzenia. Chodząc po posadce to się wszystko wstrząsa, można łatwo przesunąć. Zamocowanie gdzieś tam na ścianie w jednym miejscu będzie wymagało przestawienia lasera ponownie gdzieś w drugie miejsce. Robiąc to szlałwagą, zrobić to w zasadzie bez przestawiania narzędzia. Tak jak powiedziałem, równie precyzyjnie, zajmie to odrobinę więcej czasu. Robi się to tak jak w metodzie na strunę, czyli gdzieś tam losowo montuje się wieszaki na środku. Po wsunięciu profili głównych, oczywiście po wsunięciu profili nośnych pomiędzy udeki. Najpierw montaż udeków, wsunięcie profili i tak jak w przypadku techniki z laserem, wieszak razem montuje się razem z profilem od razu do elementu, do punktu, który ma być to mocowane. To omawiałem przy strunie, dokładnie jest to samo. Wystarczy sobie to tematy treści odszukać i zobaczyć. Także to jest tutaj tyle, jeśli chodzi o ten temat dotyczący profili. No i tyle. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.